Co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz słowo introwertyk? Nieśmiała myszka czy ciche dziecko, które rzadko zabierało głos w klasie? Ale zaczekaj. Czy wiesz, że introwertyków opisuje o wiele więcej niż tylko częstotliwość ich udziału w życiu społecznym, czy jej braku? Są nawet różne rodzaje introwertyków. Dzisiaj o tym porozmawiamy w tym filmie. Z definicji introwertycy potrzebują czasu sami dla siebie, aby naładować baterie i unikać wyczerpania emocjonalnego. Ale według badań profesora psychologii na Wellesley College istnieją cztery różne rodzaje introwertyków. Te typy uwzględniają różne cechy osobowości oraz zachowania wśród otaczającego ich środowiska. Mając to na uwadze, oto cztery rodzaje introwertyków. Pierwszy to introwertyk społeczny. Tak, słyszałeś dobrze? Introwertycy społeczni są zarówno najbardziej otwarci, jak i najbardziej prywatni spośród czterech typów. Nie czują się nieśmiali ani zaniepokojeni w sytuacjach społecznych, a nawet mogą je lubić, ale czują się wyczerpani emocjonalnie, jeśli zbyt długo pozostaną na zewnątrz. Chociaż introwertycy społeczni lubią spędzać czas sami, wciąż chcą kilku bliskich przyjaciół, na których mogą polegać i są najbardziej towarzyscy, gdy są wśród tego grona przyjaciół. Ktoś, kto ich nie zna, może nawet przypuszczać, że są ekstrawertykami, jeśli spotkają ich, gdy spędzają czas z najbliższymi przyjaciółmi. Ale introwertycy społeczni nie będą mówić zbyt wiele o sobie nikomu, poza najbliższymi przyjaciółmi. Drugi typ to introwertyk myślowy. Tutaj możesz wyobrazić sobie obraz cichej myszki marzycielki. Introwertycy myślowi nie mają nic przeciwko socjalizowaniu się, ale rzadko to robią, ponieważ są zagubieni we własnym małym świecie. Często zdarza im się marzyć i mogą wydawać się zamyśleni dla tych, którzy ich nie znają. Introwertycy myślowi są także bardzo skupieni na sobie i dlatego są bardziej związani ze swoimi uczuciami niż przeciętna osoba. Inni ludzie mogą mieć trudności nawiązywania kontaktu z introwertykami myślowymi, ponieważ mają unikalny sposób myślenia i wolą przeżywać swoje myśli i emocje, niż poświęcać czas i energię na ich tłumaczenie innym. Spotkania z ludźmi nie męczą ich tak jak introwertyków społecznych, ale nie odnajdują się w każdym towarzystwie ze względu na swoją tendencję do wchodzenia na zbyt głębokie czy bardzo angażujące umysł tematy i niezbyt dużej chęci do podtrzymywania płytkich rozmów o niczym. Trzeci to introwertyk niespokojny. Niespokojnych nie opuszcza wrażenie, że wciąż są oceniani, że wszyscy widzą ich błędy. Wciąż rozpamiętują to, co się wydarzyło, analizują zachowanie swoje i to, co ktoś o nich mógł pomyśleć w związku z tym. Introwertyk niespokojny ma oko do detali, widzi to, na co inni nie zwróciliby uwagi. Być może lepszym określeniem dla introwertyka niespokojnego jest introwertyk nieśmiały, aby odróżnić introwertyka niespokojnego od stanów lękowych. Introwertycy niespokojni pragną samotności nawet w towarzystwie bliskich przyjaciół. Czują się niezwykle niekomfortowo w nowych lub dużych środowiskach społecznych i analizują lub rozmyślają nad swoim zachowaniem, gdy są w miejscu publicznym. Czwarty typ to introwertyk powściągliwy. Ten typ introwertyka sprawia wrażenie nieco spowolnionego. Osoby o takim typie osobowości najpierw myślą, potem mówią i działają. Często zajmuje im to sporo czasu. Spontaniczność to nie jest ich mocna cecha. Potrzebują czasu i nie znoszą czuć presji otoczenia. Wyjdą, jeśli zaplanowali to wystarczająco wcześnie, ale woleliby relaksować się sami, obsesyjnie oglądając swoje ulubione programy, czytając lub uprawiając jogę. Introwertycy powściągliwi znajdują pocieszenie w swojej rutynie i mogą także mieć trudności z rozruszaniem umysłu i ciała zaraz po przebudzeniu. Co może być dla nich problemem? Zbyt wolne reagowanie na sytuację może sprawić, że stracą jakąś świetną okazję. Jeśli sądzisz, że jesteś introwertykiem, daj znać, który typ jest najbliższy twojej osobie. Jeśli żaden z tych wymienionych w filmie, być może jest ci bliżej do ekstrawertyka. Poznanie swojego typu osobowości pomaga komunikować swoje potrzeby ludziom o różnych typach osobowości i wzmacnia relacje interpersonalne. Dotarliśmy do końca filmu. Zostaw łapkę w górę i komentarz, jeśli film był dla ciebie pomocny. Dziękuję, że jesteś ze mną. Niech Feniks będzie z tobą.